uważam, że gdybyśmy przez te 8 lat po pierwsze doprowadzili do dyskusji na temat klinik perinatalnych, na temat hospicjów perinatalnych, czyli tych, które naprawdę otoczą opieką, że w każdym mieście wojewódzkim, a tego do dzisiejszego dnia nie ma, jest takie hospicjum. Następnie prowadzili, zbadali... Ale to samo prawo, które chroni życie poczęte, odbiera prawo matkom i kobietom. Tutaj ale to jest nieprawda, pani redaktor, dlatego że wiemy, że... Rozdźwięku? Nie widzę rozdźwięku, dlatego że konstytucja mówi jasno i wyraźnie i to się nie zmieniło wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Ale te kobiety nie musiałyby umrzeć. Ta pani Dorota, Justyna, Agnieszka, one w ogóle Izabela. Nie powinny umrzeć, ponieważ prawo mówi jednoznacznie, że w momencie, kiedy jest zagrożone życie i zdrowie kobiety, lekarz ma obowiązek chronić życie i zdrowie kobiety. Ale na skutek jeśli prawa mówimy, wprowadzonego przez Prawo i Sprawiedliwość, ale oni się bali. Nie, ale to nie jest na skutek. To znaczy, że są złymi, przepraszam, że to powiem, ale to znaczy, że są złymi lekarzami. Dlatego, że tutaj prawo rozstrzyga jednoznacznie. Tutaj się w tej sprawie nic nie zmieniło.